Bloodborne. To jedyny tytuł od From Software, w którym spędziłem troszkę czasu przed zrobieniem serii challenge'owej właśnie z tych gierek. Więc czysto teoretycznie powinienem być najpozytywniej nastawiony właśnie do tego tytułu, jednakże tak nie było. Po pierwsze, mamy tutaj tylko i wyłącznie 30 FPS-ów. Ale na szczęście mogłem sobie odpalić prezentację od Apple, które udowodniły mi, że ludzkie oko jest w stanie zobaczyć tylko i wyłącznie 24 klatki. Po drugie, nie byłem za bardzo pewien, czy będę w stanie utrzymać taki poziom skupienia, który jest wymagany przy Bloodborne, w momencie, w którym gram w coś na telewizorze. Przez to też spodziewam się większej ilości śmierci, ale zobaczymy. I to by było na tyle. Patronite w opisie, rozpoczynamy od kreacji postaci. W tej części tytułu nie mamy do wyboru gifta, więc nad tym nie będziemy się pochylać. Ale jeżeli chodzi o wygląd postaci, na który się zdecydowałem, to stworzyłem sobie obraz Kuby Rozpruwacza. Przynajmniej tak go sobie wyobrażam. Oczywiście bez tych jaskrawych kolorków. W każdym razie, po stworzeniu postaci lądujemy w klinice. Bez broni, więc z pierwszym przeciwnikiem będziemy musieli sobie poradzić, bijąc go rękoma. Grając po raz pierwszy nie udało mi się to. Jednakże tym razem już poszło w miarę bezpiecznie. I tutaj tak szczerze mówiąc się zawiodłem, no bo spodziewałem się jakiejś nagrody za to, że właśnie pokonaliśmy tą bestię. Jest to oczywiste, że nie oczekiwałem czegoś dużego, jakiegoś dużego boosta i tak dalej. Ale jakaś brońka podstawowa byłaby naprawdę mile widziana. Po pokonaniu bestii udałem się w podróż i wiedziałem, gdzie znajduje się następne pseudo-ognisko. Tutaj akurat są to latarnie. Dotarłem do pierwszej latarni, dzięki czemu odblokowałem coś, co jest zwane snem tropiciela. Swoją drogą, jest to pierwszy tytuł od From Software, w który gram po polsku i nie zawiodłem się. W każdym razie, sen tropiciela to jest nic innego jak Firelink Shrine. Zyskujemy tutaj podstawowe wyposażenie i możemy ruszać dalej w podróż. Tutaj chciałbym poruszyć szereg zmian, które zostały zaimplementowane w Bloodborne w porównaniu do Soulsów. Oczywiście wszystkich tych zmian póki co nie poruszymy. W każdym razie, coś co się rzuca na pierwszy rzut oka, to brak tarcz. Z tego co słyszałem, to w tytule faktycznie jesteśmy w stanie znaleźć jakąś tarczę, ale jest ona całkowicie useless, więc możemy ją zignorować. Zamiast tarczy w Bloodborne posiadamy strzelbę. I nie służy ona za bardzo do tego, żeby zadawać obrażenia, ale żeby kontrować wrogów. Z góry powiem, że tej mechaniki kompletnie nie używałem. Preferuję bronię dwuręczną i właśnie w takim trybie chodziłem przez większość rozgrywki. A skoro przy tym jesteśmy, to każda broń, przynajmniej każda, którą widziałem, posiada dwa tryby. Podstawowy, jednoręczny i alternatywny, który zwykle jest dwuręczny. Jeżeli chodzi o moją opinię na temat tych zmian, to jest ona bardzo pozytywna. I to mimo tego, że obie te modyfikacje sprawiają, że gracz ma mniej opcji. Ponieważ te zmiany troszkę narzucają nam to, że powinniśmy być agresywni. Zwłaszcza, że broń jesteśmy w stanie modyfikować w trakcie walki. Ale tak też generalnie. To, że wszystkie bronie są w stanie się transformować i tak dalej, troszkę zwiększa moją ciekawość, jeśli chodzi o poznawanie właśnie nowych typów broni. No bo nawet jeżeli załóżmy, że pierwszy tryb absolutnie nie przypada mi do gustu, to zawsze mogę używać tego drugiego trybu. A jeżeli chodzi o same tarcze, to to jest dla mnie marginalna zmiana, no bo tarcze już porzuciłem w Dark Soulsach trzecich. Jeżeli chodzi o inne zmiany, to będą poruszane w ramach progresu materiału. Co do lokacji, z którą się aktualnie mierzyłem, to chyba należy ona do jednych z moich ulubionych. Zwłaszcza w momencie, w którym wertykalność lokacji stoi na poziomie maksymalnym. I tak de facto wygląda to w ten sposób, że najpierw idziemy w kanałach, natrafiamy na drabinę, żeby dostać się na najwyższe szczyty tej lokacji, tylko po to, żeby przejść na przykład tam, nie wiem, 2-3 pomieszczenia i ponownie zejść do kanałów. Swoją drogą, i tutaj tego nie jestem aż tak pewny, ale Bloodborne jest pierwszą grą od From, w której mamy możliwość wspinania się po drabinie trochę szybciej. I może to jest taka mała rzecz, ale dla mnie bardzo ważna. Bardzo lubię, kiedy w grach jest możliwość inputu właśnie w momencie, w którym moja postać na przykład biegnie albo wspina się. Jeżeli jest możliwość skoku, ja będę skakać. Jeżeli jest możliwość sprintu, ja będę sprintować. Więc nie wiem, czy zrobili to świadomie. No bo mieli tą po prostu opcję, żeby nasza postać się wspinała tak po prostu po drabinach szybciej. Ale no właśnie przez to, że w momencie, w którym wspinam się po drabinie, muszę przytrzymać to kółko, to ja się na tych drabinach bawię nawet dobrze. Jakkolwiek to kurwa brzmi. Drabiny w Bloodborne, spoko. W każdym razie, jeżeli chodzi o samą lokację, to przeszedłem przez nią w miarę bez problemu. Zwłaszcza dlatego, że w ramach pierwszej próby nagrywania materiału właśnie z Bloodborne'a przeszedłem już ją. Odblokowałem odpowiednie skróty i udałem się na bossa.
Pierwszym bossem, z którym mamy się zmierzyć, jest bestia kleryka i nawet za pierwszym nagrywaniem nie sprawiła mi ona większych problemów. Ale mimo, że to nie jest jakiś super specjalny boss, to pokazuje nam podstawowe mechaniki Bloodborne'a, to przede wszystkim, ale też zmiany, które nastąpiły między Bloodborne'em a DS-em pierwszym. Pierwszą i dla mnie najważniejszą i najbardziej na plus zmianą jest to, że bestia ewoluuje w trakcie walki. Dodatkowo tempo, które jest narzucane przez bossa, jest o wiele wyższe niż w przypadku większości bossów z Dark Souls 1. I rzecz dla mnie najważniejsza, chociaż tutaj nie dam sobie za to uciąć ręki, ale tutaj się to nie zdarza. Usunęli pierdolone kopnięcia. Z samym bossem poradziłem sobie za drugim razem. Mogliśmy ruszać dalej. Okazuje się jednak, że czysto teoretycznie nie jest to pierwszy boss, z którym się powinniśmy zmierzyć w Bloodborne. Ponieważ boss nie blokował nam drogi naprzód. Boss nie sprawił, że zyskaliśmy jakiś item, czy też otworzyliśmy jakieś drzwi. Boss sobie tu po prostu był, co też sprawiło, że musiałem spojrzeć w internet, gdzie powinienem się udać. Udałem się dalej i mamy tutaj coś, czego nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Niektóre bramy, czy też drzwi, jesteśmy w stanie otwierać rękoma. Po prostu popychając, kurwa, drzwi. A w niektórych przypadkach musimy pociągnąć za wajchę. I tego kurwa nie kumam, bo jesteśmy po dobrej stronie drzwi, możemy je otworzyć, ale musimy pociągnąć kurwa za wajchę. No nie kumam czemu, po co? Tak samo zresztą jest z przyznawaniem poziomów. No do cholery, czemu w momencie, w którym jesteśmy przy latarni, nie możemy tego zrobić, tak jak w przypadku Dark Souls 1, tylko musimy przedostać się do snu tropiciela i tam pogadać sobie z laleczką. Jakby co, nie jest to określenie na kobietę, tylko po prostu typiara jest lalką. Jeżeli chodzi o następną lokację, to jest ona częścią tej pierwszej lokacji, więc nie mam nic więcej do powiedzenia. Poszło też mniej więcej bez problemu. Udałem się więc do następnego bossa i był to naprawdę bardzo solidnie wykonany boss. You'll be one of them. Sooner or later. Szybki, posiada trzy fazy, można go bugować, osłaniając się za nagrobkami, co nie sprawia równocześnie, że ta walka wtedy jest trywialna. Absolutnie nie. W trakcie samej walki z ojcem zginąłem parokrotnie, ale jestem tutaj bardzo zadowolony. Tylko, że mam pewne ale. Konkretnie chodzi mi o jeden atak, który pojawia się w ramach formy drugiej. Mianowicie, zarówno pierwsza, jak i druga forma ojczulka sprawia wrażenie, jakby to był po prostu gracz, tylko że naprawdę ogarnięty i kumający, co może robić w ramach tego tytułu. Więc my oczywiście, że w ramach tej walki musimy stać się po prostu lepszym graczem, musimy lepiej opanować te wszystkie mechaniki, które mamy do dyspozycji. No i to jest spoko, to jest zajebiste wręcz założenie. Tylko czemu ten typ ma jeden atak, na który po prostu nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić? Mianowicie, w momencie, w którym ojczulek jest w formie broni dwuręcznej, to on se może wyjąć kurwa shotguna i w nas strzelić. Może ja tutaj coś pominąłem, ale ja po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Czemu on jest w stanie to zrobić? Ale żeby nie było, to jest naprawdę bardzo fajny boss. Zwłaszcza w fazie wilkołaka, do której musimy się przystosować o tyle, że nie możemy być za dobrzy. Mianowicie, w formie wilkołaka posiada on pewne ataki, które są opóźnione. W momencie, w którym po prostu zagra animacja i my czujemy, że coś jest nie tak i tak dalej, to jeszcze nie powinniśmy kliknąć uniku. Unik powinniśmy kliknąć dopiero pod koniec tej animacji, bo dopiero tam są framesy, które sprawiają, że dostajemy obrażenia. Dzięki pokonaniu ojczulka trafiamy do następnego ogniska, czy też do latarni. I ta właśnie latarnia będzie kolejnym hubem wypadowczym. Bo coś, co warto zaznaczyć, to to, że w Bloodborne bardzo rzadko odblokowujemy następną latarnię. Wiele lokacji polega na tym, że w momencie, w którym odblokowaliśmy pierwszą latarnię, to jest nasza baza wypadowcza. Bo to, co robimy w ramach lokacji, to tylko i wyłącznie odblokowywanie skrótów, które doprowadzą nas do późniejszego etapu lokacji. I tak po przemyśleniu, bo poruszałem ten temat w ramach pierwszego odcinka z Dark Soulsów 3, bo tam akurat mieliśmy bardzo dużo ognisk, które były dostępne, zwłaszcza w tej pierwszej części gry. I tam też zostało poruszone to, czy preferuję ogniska, które są ukryte, czy też te, które są właśnie widoczne dla każdego. I po pierwsze, preferuję podejście z Bloodborne'a, czyli faktycznie ognisko, które jest właśnie hubem wypadowczym, ale odblokowywanie skrótów, które prowadzą nas do właśnie późniejszych etapów lokacji. Sprawia to, że konkretną latarnię czy też ognisko o wiele łatwiej zapamiętać. Ja do tej pory pamiętam to ognisko przy katedrze w Dark Soulsach 3,
A jeżeli chodzi o te ogniska salemowe, no to niezbyt. W dodatku, chyba tak z perspektywy czasu preferuję ogniska ukryte. Nawet jeżeli odkrycie tego ogniska sprowadza się do tego, że wpiszę nazwę lokacji w internet, czy też po prostu zapytam znajomego, to ponownie, robi to nam tyle, że ognisko, czy latarnia w przypadku Bloodborne'a, jest łatwiejsza do zapamiętania. I to dla mnie klarowne było zwłaszcza w momencie, w którym przechodziłem Dark Soulsy pierwsze po raz drugi. Bo tam, nawet w momencie, w którym do końca lokacji nie pamiętałem, to jeżeli chodzi o ogniska, to pamiętałem je wyrywkowo. Jeżeli zaś chodzi o zamysł na następną lokację, to mamy do czynienia z pewnym jegomościem, który z wieży będzie strzelać do nas z minigana. Nawet jeżeli brzmi to jak nie lada utrudnienie, to takie po prostu nie jest. Tak de facto to nie sprawiło mi to żadnych problemów. Po prostu musimy pamiętać, z której wieży goście napierdala i to tyle. Mamy taką ilość osłon, pod którą jesteśmy w stanie się skryć bez dostania żadnych obrażeń od właśnie tych strzałów, że no nie sprawia to wielkich trudności. Ale jeżeli chodzi już o samego gościa na wieży, to raz się wspiąłem, dostałem w pierdol i zrezygnowałem w ogóle z podejścia do niego. Stwierdziłem, że no nie jest to po prostu warte świeczki. Po jakimś czasie dostajemy się do następnego bossa i jest to w polskiej wersji językowej bestia żądna krwi. Boss nie sprawił mi problemów, ale równocześnie uważam go za dosyć trudnego. Mianowicie, pokonałem tego ziomeczka za drugim razem. Ale w dalszym ciągu uważam, że jest on nie lada wyzwaniem. Posiada dosyć duże obrażenia, ale przede wszystkim jest w stanie nałożyć na nas trutkę, która została chyba bardzo mocno zboostowana, bo HP spada na niej bardzo, bardzo szybko. I myślę, że to jest idealny moment, żeby poruszyć mechanikę, która trochę definiuje Bloodborne'a. Mianowicie, w momencie, w którym dostaniemy obrażenia, to przez moment mamy czas na to, żeby zadać obrażenia i przywrócić sobie stracone HP-ki. Brzmi to jak coś, co realnie może mieć wpływ na to, jak gramy w Bloodborne'a. I pewnie faktycznie tak jest, w momencie, w którym używamy na przykład broni jednoręcznej, ale w przypadku broni dwuręcznej to już niekoniecznie. Zmiany w gameplayu oczywiście też mnie tyczą, ale one się sprowadzają do tego, że faktycznie w ramach encounterów, które są między bossami, gram agresywniej, bo jestem w stanie sobie na to pozwolić, bo nawet jeśli przyjmę obrażenia, to nie są one na tyle duże, żebym nie był w stanie w razie co dostać drugich obrażeń. A właśnie nawet jeżeli mobek mnie hitnie po raz drugi, to po prostu ja go hitnę mocniej, zabijając go. Jeszcze jest mechanika tego, że w momencie, w którym stworki upadają, jestem w stanie jeszcze raz hitnąć i przywrócić sobie te hapsy. Więc jak najbardziej, w przypadku mojej broni ma to ogromny wpływ na to, jak szybko czyszczę, czy też jak mocno czyszczę dane lokacje między bossami. Ale jeżeli chodzi o bossy, to tutaj nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na drugiego hita, no bo bossy walą za mocno, tak jak nastolatkowie. I właśnie nie wykluczam tego, że w przypadku broni jednoręcznej, w momencie, w którym wykonujemy jakiś cios, to jest on na tyle szybki, że jesteśmy w stanie zrespić sobie troszkę hapsów i potem zrobić unik, ale w przypadku broni dwuręcznej często jest to po prostu niemożliwe, więc ja się po prostu wycofuję i tam się healuję. I żebyśmy mieli jasność, nie mówię, że właśnie przez to ta mechanika jest na przykład zła, bo w zasadzie to ją lubię. Ale twierdzę tylko, że jeżeli chodzi o konkretnie mój gameplay, to nie miała ona aż takiego wpływu na to właśnie jak gram. Myślę też, że właśnie przez tą mechanikę dostajemy tak wiele obrażeń od w zasadzie czegokolwiek, co się rusza, co sprawia, że gra jest trudniejsza, co sprawia, że ja czerpię więcej przyjemności. Po pokonaniu bestii okazało się, że ponownie pokonaliśmy bossa, który jest opcjonalny. Udajemy się więc do następnej lokacji, ona sprawiła mi trochę problemów, zwłaszcza, że po drodze ktoś na mnie napadł. Szybko zauważyłem, że lokacja, do której zostałem przeniesiony, jest z trzeciego nagrobka. Więc po prostu udałem się dalej. Ponownie zacząłem zwiedzać tą lokację, w której zostałem napadnięty. I tutaj ponownie nie mamy nic specjalnego. Zwłaszcza, że Bloodborne bardzo często używa tych samych wrogów, których mieliśmy w pierwszej lokacji. Oczywiście zawsze mamy do czynienia z jakimś unikalnym wrogiem i tak dalej, ale w większości przypadków sprowadza się to do tego, że mamy wieśniaków. Wieśniaków, którzy wyglądają tak jak w pierwszej lokacji, ale są mocniejsi. I tak szczerze, czuję, że powinno mi to przeszkadzać jakoś bardziej, ale nie przeszkadza. Szkoda, że zostało to zrobione w ten sposób, ale no właśnie, nie przeszkadza mi to. W zasadzie czuję, że głównym daniem zawsze, każdej lokacji jest boss. A bossy co jak co, nawet te słabiej wykonane, są zawsze przyjemnym doświadczeniem. Więc możemy już przejść do pastorki Amelii.
Boss ten jest solidnie wykonany, ale nie sprawił mi jakichś większych trudności. Za trzecim razem ją pokonałem. I tutaj chciałbym poruszyć rzecz, którą zauważyłem już o wiele wcześniej. Niezależnie czy spojrzymy na Dark Souls 1, na Dark Souls 3 czy Bloodborne, bossy często posiadają o wiele słabszą stronę. I to jest chyba mój największy zarzut, jeżeli chodzi o bossy w Dark Soulsach. Mianowicie, większość bossów jest praworęczna. I to się nie aplikuje tylko i wyłącznie do bossów. Większość mobków też jest praworęczna. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na to, którą ręką zawsze trzymana jest tarcza przez mobki. W momencie oczywiście, w którym noszą tarczę plus broń. Zawsze jest to lewa ręka. W momencie więc, w którym na przykład raszujemy do bossa albo nie chcemy po prostu pokonywać tych konkretnych mobków, to idąc prawą stroną, jesteśmy raczej skazani na większy sukces niż udając się lewą stroną. Bo cios z naszej perspektywy często będzie przychodzić z lewej strony. Oczywiście mobki są w stanie atakować z prawej, czy też tą tarczą, ale często nie powodują aż takich obrażeń jak właśnie ciosy z lewej. I w przypadku bossów jest bardzo podobnie. Często z prawej strony jesteśmy o wiele bardziej bezpieczni niż z lewej. Oczywiście pewnie zdarzają się jakieś wyjątki, których tutaj nie przytoczę. Ale tak na pierwszy rzut oka, patrząc na pastorkę Amelię, która jej strona będzie słabsza? No oczywiście, że jej lewa strona będzie słabsza, bo tam sama ma rękę, która nie trenowała. I moim zarzutem wobec tych bossów jest to, że bardzo rzadko stosujemy tutaj zamianę. Większość bossów jest praworęczna, więc w przypadku tej większości musimy rolować w prawo, żeby właśnie być bezpiecznym. A ta część bossów, która akurat nie jest praworęczna, po prostu nie ma słabszej strony. I tak w przypadku mobków, czy też w przypadku bossów, chciałbym o wiele częściej zobaczyć taką zabawę tą konwencją. Że faktycznie od czasu do czasu mamy tego mobka, który akurat jest leworęczny. I tak samo w przypadku bossa, czy też w przypadku Amelii, żeby tutaj się posługiwać tym, co akurat leci w tle. Fajnie byłoby dostać na przykład tą właśnie małą lewą rączkę, która by była o wiele szybsza, która by zadawała o wiele większe obrażenia. I to, że tego do tej pory nie robią, wydaje mi się po prostu dziwne. Bo uważam, że nawet naturalne byłoby dostać jakiegoś bossa, który w ramach tego, że widzi, czy też ogarnął, że rolujemy tylko i wyłącznie w prawą stronę, bo akurat tam nie ma broni, to w ciągu tej walki zmienia sobie rękę, w której trzyma akurat broń. A nawet jeżeli sztucznej inteligencji załóżmy, że trudno byłoby ogarnąć, czy gracz roluje w prawo czy w lewo, to pewnie dałoby się to zrobić, żeby to było po prostu losowe. Albo robimy to po prostu wraz z nowym fejzem potwora. I ponownie zaznaczam, że ten zarzut nie sprawia, że bossy w Dark Soulsach są słabe, ale pod tym względem uważam, że są schematyczne. I sorry, jeżeli jesteśmy w stanie eksperymentować z bossami tak jak w Elden Ringu, że napierdalają po prostu AOE po całej mapie, żeby hitnąć tego gracza, którego tak czy siak nie hitną, to możemy kurwa od czasu do czasu zmienić im dominującą rękę. W taki sposób eksperymentujmy, a nie napierdalanie po całej mapie. Po tym jak pokonałem Amelię, przeszedłem do następnej lokacji. I jeżeli komuś brakowało bagien z Dark Souls 1, albo bagien z Dark Souls 3, albo bagien jebanego Shreka, to tutaj mamy je ponownie. I szczerze, ta lokacja w sumie nie jest taka zła. Jest rozległa, jest faktycznie lekko wkurwiająca przez wężniaki. I nie, nie jest to oficjalna nazwa ze spolszczenia, ja ją sobie tak nadałem. Ale w sumie, jeżeli chodzi o standardy polskich spolszczeń, to wężniaki brzmią legitnie w chuj. W każdym razie, jest jeden minus tej lokacji, bo ogólnie uważam, że ona jest bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. Mówię tutaj o drodze do bossa. Oczywiście on nie jest jakiś najtrudniejszy, ale do łatwych też nie należy. Więc myślę, że można śmiało założyć, że parę śmierci na pewno padnie na tym bossie. I co jest nie tak w drodze do tego bossa? Otóż, otwieramy sobie drzwi do skrótu, używamy tego skrótu, jedziemy windą przez jakiś czas, potem 20-30 sekund biegniemy przez bagno do drugiego skrótu. Tam lecimy windą ponownie przez kurwa jakiś czas. I pewnie tutaj oczekujecie, że boss jest tuż za rogiem. Otóż nie. Biegniemy przez następne 40, 50 czy kurwa minutę. O tyle dobrze, że w miarę bezpieczną trasą, ale biegniemy te 50 sekund, żeby dostać się wreszcie do bossa. I w moim przypadku miałem jedno z tych podejść, w których zginąłem w 2 sekundy. I mój gameplay wyglądał w ten sposób, że robię cały ten kurwa run przez 2 minuty po to, żeby kurwa zrobić go jeszcze raz przez 2 minuty. Nie jest to koniec świata. Oczywiście, że nie jest. Ja przeszedłem tego bossa w 4 podejścia, ale totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której osoba się jakaś męczy z tym bossem. 20 kurwa prób i nic nie wychodzi. I w ramach tych 20 prób przez 60 minut ta osoba musi biec.
Ale mimo wszystko, za ten trud polegający na bieganiu, to szczerze mówiąc dostajemy bardzo przyjemną walkę z bossem, który jest w postaci trzech cieni. Walka jest naprawdę fair, to po pierwsze. Po drugie, my czujemy się przepotężni w momencie, w którym daszujemy sobie w odpowiedni sposób między tymi cieniami. Po trzecie, nigdy tutaj nie czujemy, że nasz damage poszedł na marne. W zasadzie, to jeżeli ktokolwiek w tym momencie akurat ma problem z tym bossem, to polecam pierwszemu ziomeczkowi zbić HP do około 30-40%, tak żeby druga faza się jeszcze nie striggerowała. Zrobienie tej samej ilości damage'a drugiemu ziomeczkowi i trzeciemu ziomeczkowi. Triggerujemy fazę drugą, w trakcie transformacji atakujemy tego pierwszego typa do zera, bo jesteśmy w stanie to raczej zrobić. Dzięki temu w fazie drugiej mamy do czynienia tylko i wyłącznie z dwoma ziomeczkami, a jest to faza mimo wszystko trudniejsza. No i po tym powinno pójść relatywnie prosto, ponieważ zaczęliśmy drugą fazę i zaczniemy trzecią fazę, po pierwsze z dwoma ziomeczkami, ale na low HP. Więc jeżeli chodzi o tego bossa, to nie mam na co narzekać. Jestem z niego naprawdę zadowolony, no i git, idziemy dalej. W trakcie drogi do następnego bossa pojawia się w zasadzie tylko jeden problem. Ziomeczka, która chroni tego domu. I tutaj mam wrażenie, że ta lokacja została troszkę okrojona. No bo mamy tutaj dwa skróty, które odblokowujemy w tym samym momencie. Mamy też nowych przeciwników, a mimo wszystko w Bloodborne ich nie ma za wielu. Tylko że właśnie w ramach tej lokacji mamy ich może trzech czy czterech. I to nie chodzi mi nawet o typy jednostek, tylko chodzi mi o konkretne jednostki. Mamy czterech ziomków. No i koniec końców mamy sobie tą losową typiarkę, która siedzi na chacie i po prostu nas atakuje. I muszę przyznać, że miałem z nią spore problemy. Po kilku próbach nawet zmieniłem strategię na nią. I zacząłem używać broni jednoręcznej i dubeltówki. O strzelbie wiedziałem tyle, że służy ona właśnie do m.in. kontrowania. Dlatego też w momencie, w którym typiara atakowała, to ja strzelałem i przez to mogłem zadać cios krytyczny. I w tym momencie trochę też pożałowałem, że częściej nie używałem tej spluwy. Bo te kontry po pierwsze wchodziły bardzo łatwo, po drugie zadawały przeogromny damage tej typiarce. Dzięki temu też ją pokonałem i zobaczyłem glif na ziemi. Służył on do przyzwania NPC-ta. Szczerze mówiąc, nie wiem czego się spodziewałem, no bo naprawdę nie skojarzyłem faktu tego, że tutaj może być zaraz boss i że akurat ten NPC-t ma nam z tym bossem pomóc. Dzięki temu też dowiedziałem się, do czego służy w ogóle wiedza tajemna. Zakładam, że nie jest to pierwsza gra, którą widzicie na moim kanale, przynajmniej gra od From Software, i zapewne widzicie, że ja mam wyjebane w fabułę. Ale mimo wszystko miałem jakąś teorię, no bo tutaj mamy trochę cutscenek, mamy trochę dialogów i tak dalej, więc można tak po prostu snuć jakieś tam domysły. Mój zamysł na fabułę wyglądał w ten sposób, że w zależności od tego, ile koniec końców, na koniec gry będziemy posiadać właśnie tej wiedzy szaleństwa czy cokolwiek, to po prostu w zależności od tego dostaniemy takie zakończenie. I nie wykluczam, że ta wiedza faktycznie jakiś wpływ na zakończenie może mieć, ale no służy też ona do przyzywania NPC-tów. W każdym razie na górze tego domku znaleźliśmy klucz. Klucz otwierał drzwi, za drzwiami krył się stary dziad. Stary dziad na coś pokazywał, ale ja stwierdziłem, o, to stary dziad jest bossem. Zaatakowałem tego starucha i się nic nie stało, więc wpadłem do wody. Po tym jak do wody wpadliśmy, okazało się, że bossem jest jednak pajęczak. Jaki ten boss to jest wylew, ja nie mogę. Zginąłem na nim chyba najwięcej razy, w mojej kurczę grze, na tym bossie. Na tym wylewie jebanym. Większość ataków tego stwora one-hitowała mnie. Większość nawet tych pajączków mnie kurwa one-hitowała. Nie wiem co było nie tak. Nie miałem najwyraźniej odporności od kurwa zjebozy. To jest jedyny boss, przy którym stwierdziłem, dobra, pierdolę to. Używam samona. I ten samon kurwa mało dawał. Więc przez to łatwiej było mi przełknąć, że używam samona, bo tak czy siak był useless. Ale przejdźmy do przedstawienia konkretnych fejzów tego bossa. Swoją drogą po polsku nazywa się on Tępy Pająk i no, zajebiste spolszczenie. W pierwszej fazie boss nic nie robi, w drugiej przyzywa za to kamulce. Czasem z dołu, czy też z ziemi, czasem z góry, czasem się spierdzi pod siebie. Generalnie cały myk polega na tym, że w drugiej fazie musimy po prostu biegać. W momencie, w którym biegamy, oczywiście triggerujemy bossa, ale wszystkie jego ataki jesteśmy w stanie uniknąć samym bieganiem. Po pewnym czasie, w momencie, w którym już przebiegliśmy jakiś, nie wiem, kilometr, dwa, okazuje się, że wokół bossa z jednej strony jest troszkę mniej pajączków i wydaje się to bezpieczną opcją, żeby zaatakować właśnie z tej strony. Więc biegniemy, atakujemy raz i odbiegamy. I powtarzamy ten proces albo do naszej śmierci, albo do śmierci tego zjeba.
Idziemy dalej. Zmierzamy już do ostatniego bossa, którym zajmiemy się w tym materiale, ponieważ dostałem już informację, że Capture Card do mnie zmierza, co znacząco, nie będę ukrywać, ułatwi mi nagrywanie właśnie Bloodborne'a. I z tego miejsca najszczersze podziękowania dla Kiszaka i dla widza, który tę kartę wysyła. Tutaj sorry, że bezosobowo, no ale nie wiem, czy byś sobie tego życzył, żebym podawał imię. W każdym razie, no bardzo dziękuję. W każdym razie, jeżeli chodzi o lokację, która prowadzi do następnego bossa, to całkowicie przez nią przebiegłem. Po pierwsze, wiedziałem, że boss jest opcjonalny. Po drugie, żeby dostać się do tej lokacji, musiałem się troszkę wrócić, a nie chciało mi się pokonywać słabych przeciwników. Boss ten to jakieś wiedźmy. I jest to dla mnie tak bardzo niezrozumiałe, czym ten boss miał być, albo czym ten boss jest. Mianowicie, sama walka sprowadza się do tego, że jest jakiś mobek, który za bardzo się na nas nie triggeruje, więc do niego podbijamy, zabijamy go, a wiedźma w tym czasie jest ukryta. Tylko że w momencie, w którym czaruje, to świeci na czerwono, więc ją widać. Podbiegamy do wiedźmy, bijemy 3 hity, wiedźma się teleportuje, znowu jest niewidzialna i robimy to samo przez całą walkę. Pokonałem więc wiedźmę bez problemu, raz się niestety na niej wyjebałem, no ale pominę to. Dzięki pokonanym wiedźmom dostaliśmy możliwość wkładania sobie run, które boostują nam HP-ki i kondycje. I póki co to by było na tyle. W momencie, w którym karta przyjdzie do paczkomatu, który wybrałem, to przejdę ponownie do nagrywania już z pełną parą. A jeżeli chodzi o moje opinie na temat Bloodborne'a, to szczerze mówiąc bawię się w miarę dobrze. Większość bossów, z którymi walczyłem, jest niesamowicie dobrze wykonane, to po pierwsze. Po drugie, sama stylistyka tego tytułu bardzo mi odpowiada. I nawet jeżeli jest troszkę bardziej powtarzalna niż w przypadku Dark Souls 3 na przykład, to tutaj się nie męczę wizualnie. Ale to, co mi się wydaje, że złapało mnie najbardziej, to to, że faktycznie jestem ciekawy tych różnic między Bloodborne'em a takim Dark Souls 1 czy Dark Souls 3. I nawet jeżeli konkretnie ten tytuł był polecany jako coś, co powinienem walnąć wcześniej niż Dark Souls 3, to ja się właśnie bardzo cieszę, że Dark Souls 3 przeszedłem. Dzięki temu uważam, że moje opinie na temat tych zmian, które w Bloodborne są bardziej trafne. Mam po prostu dzięki temu szerszą perspektywę. Nawet jeżeli nie ze wszystkimi tezami się zgodzicie czy cokolwiek. W każdym razie chyba najważniejsze, że się dobrze bawię, liczę, że wy też. I to by było na tyle. To było Gniazdo Nostalgii. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.